Moje spotkanie ze świerszczykiem miało miejsce bardzo dawno temu, w ubiegłym wieku. No, świerszczyk obchodzi teraz 70 lat. Ja jestem trochę młodsza od świerszczyka, ale nie dużo. W związku z powyższym pamiętam, że świerszczyk w domu był zawsze. Całe moje dzieciństwo kojarzę właśnie z tym pismem, które nie miało żadnej konkurencji. Co lubiłam robić w dzieciństwie? Nie zdziwię tutaj chyba nikogo, no lubiłam rysować, bardzo lubiłam rysować, w zasadzie rysowałam bez przerwy. A to bez przerwy to sama prawda, dlatego że ja byłam dzieckiem dużo chorującym, a jak chorowałam, no to musiałam leżeć w łóżku, albo jeśli już mogłam wyjść z tego łóżka, to musiałam zostać w domu. No i miałam dużo czasu na rysowanie. Rodzice nie mogli nastarczyć odpowiedniej ilości papieru i jeśli leżałam w łóżku, zostałam sama w domu w ramach tego, że mama musiała zrobić zakupy, no to ja rysowałam. W którymś momencie ten papier się kończył, ale ja miałam ochotę rysować dalej. W związku z powyższym, nie zważając na to, że papier się skończył, rysowałam na wolnych przestrzeniach pościel. Potem ściana przy łóżku, wszystko było zarysowane. No a w domu właściwie wszystkie meble nosiły cechy mojego warsztatu. No, starałam się to ukryć, to znaczy deska od prasowania była zarysowana od spodu. Od spodu były zarysowane krzesła. Od spodu był zarysowany stół, czyli blato do drugiej strony. No ale fakt faktem, wszystko było porysowane i naprawdę nie wiem, jak moja mama potrafiła to znieść z taką życzliwością dla mojej twórczości. W każdym bądź razie nie byłam za to karana, wręcz przeciwnie, czasami mama nawet potrafiła mnie za coś pochwalić. Ja ze świerszczykiem się spotkałam nawet w krajach poza Polską. W Korei Południowej, pod Seulem, jest miasto książki. Miasto książki. Całe miasto zamieszkują wydawcy. Są biblioteki, są muzea. No i w jednym z tych muzeów, proszę Państwa, na półce stoją oprawione roczniki świerszczyka. Widziałam to na własne oczy. Moja współpraca ze świerszczykiem zaczęła się późno. Nie od samego początku myślałam o sobie jako o ilustratorze. Ja kończyłam na Akademii Sztuk Pięknych Wydział Architektury i w zasadzie bardzo chciałam pracować jako architekt. Ilustrować zaczęłam nie z miłości do książek, bo je kochałam zawsze, ale miłością platoniczną, tylko z tego powodu, że w naszej rodzinie przyszedł na świat mój synek. Czym jest świerszczyk teraz dla mnie? No, jest wielką przyjemnością, jeszcze większą niż wtedy, kiedy byłam dzieckiem, dlatego że mogę go czytać ze swoimi wnuczkami. Wnuczki są w różnym wieku, w związku z powyższym te lektury są różne. Każdy numer czytamy wspólnie, ale nie razem. Starsza wnuczka w tej chwili najbardziej sobie ceni humor, dowcipy zapisane w świerszczyku, stara się je zapamiętać. Średnia interesuje się różnymi zadaniami, w związku z powyższym interesują te rzeczy, które może zrobić, ale też interesują te rzeczy, które może rozwiązać, tak jak na przykład zagadki matematyczne. Czytamy wspólnie, bardzo chętnie. Czasem mamy kłopot. A najmłodsza w świerszczyku ceni sobie najbardziej przygody Irenki. No i w ten sposób każdy numer u nas przeczytany jest dokładnie. Nazywam się Krystyna Lipka-Sztarbało. Jestem ilustratorem.